Jazda trasą Hazang przeraża mnie najbardziej, gdy jest gęsta mgła i chmury wchodzą na drogę. Jeżeli widzę, co jest na dole, to się nie boję, bo jest to wszystko piękne. Jeżeli nie widzę, a mam świadomość, że jest gigantyczna przepaść, to wtedy dopiero oblatuje mnie strach. A co się tutaj kryje? Małe czarne świnki? To jest przysmak wietnamski. Uwielbiają je tutaj. Świnki uciekają! Kui, 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 kui! Chodźcie, zjem was! Niam, niam, niam. Zobaczcie, jak w Wietnamie łączy się interesy. Tu mamy warsztat. Tam normalnie mieszka sobie rodzina. A w warsztacie fryzjer. Jedziemy teraz wyjątkowo malowniczym fragmentem trasy, ale jednocześnie wyjątkowo niebezpiecznym. Spójrzcie, jak wygląda pobocze. 20 cm żwirku i przepaść. Dotarliśmy do jakiejś baśniowej krainy. Film tego nie oddaje, ale wygląda tu tak niesamowicie, że aż nie mogę uwierzyć, że dla niektórych ludzi, którzy tu pracują, spójrzcie, tu kobieta z bawołem i tam mężczyzna w polu, to jest codzienność. Wow. Wymyśliliśmy sobie, że odwiedzimy pałac króla Mong. Nie wiemy ani jak to dokładnie wygląda, co to jest. A droga jest szalona przez jakieś kompletnie nieznane, nieturystyczne tereny uprawiane przez tych kolorowych ludzików, których wokół widzicie. Zobaczymy, co to będzie i czy warto. Warto na pewno, bo odkryliśmy baśniową krainę. Patrzcie, co to ta mała dziewczynka niesie. Tuk Lao, czyli wielkie bongo do wietnamskiego tytoniu. Dostała cukiereczki. Jedziemy dalej. Przyjechaliśmy właśnie pod pałac Mongów i tak to wygląda. Rozłożone straganiki, sporo ludzi pośrodku niczego, więc chyba trafiliśmy pod dość dobrą i popularną atrakcję. Idziemy zobaczyć. I zaraz wam opowiem historię, jaka wiąże się z tym zamkiem, bo jest dosyć ciekawa. Generalnie facet nazywał się Wong i żył na przełomie XIX i XX wieku. W swoim plemieniu Mong stał się popularny przez to, że umiał pięknie grać na ich ludowym instrumencie. Wong był Hmongiem, ale jego rodzina pochodziła z Chin. Po zostaniu liderem lokalnego plemienia postanowił zacząć uprawiać opium. Dało mu to takie pieniądze, że zbudował potężną armię. Posiadając potężną armię, zjednał sobie sąsiednie plemiona, a następnie stał się na tyle potężny, że mógł odpierać ataki chińskie, japońskie i francuskie. Tutaj widzimy ołtarz ku czci zmarłego króla Wong. Jest to popularna tradycja w Wietnamie. Niemal każda rodzina posiada w domu pokój z ołtarzem dla zmarłych i przy okazji świąt składają mu różne dary. Zamek ten zaczęto budować w 1919 roku jako zwieńczenie jego potęgi i po prostu budowla siedziby, w której będzie przebywał. No i oczywiście również militarnych. Tutaj widzimy karabiny, jakie używali w tym czasie. A oto pokój, który kazał wybudować dla siebie, by palić w nim opium i spotykać się ze znajomymi i spożywać narkotyki. Dobra, i tak wiem, że bardziej niż zamek interesuje was żarcie. Więc tu macie ciastka z gryki. Tutaj szaszłyki z wieprzowinki z zawijanymi grzybami i zieleniną w środku. No i tyle.
No dobra, podsumowując zamek Mong, czy warto, czy nie? Według mnie jechać tyle do samego zamku nie warto. Jest to po prostu kilka drewnianych pomieszczeń. W Polsce mamy wiele piękniejszych zamków. Ale jednak wybrałbym się tu ponownie. Dlaczego? Ze względu na przepiękne doliny i przepiękne widoki, które odkryliśmy po drodze. Te 3 godziny podróżowania wzdłuż baśniowych dolin jest tego warte. Pora na przyjemniejszą część tej wyprawy. Coming for cimci rimci. Dobra, co tutaj sprzedają sobie, zerknijcie. Miód znany z Hazang. Mnóstwo ziół. Słodycze wyrabiane z gryki. O, to jest pyszne. Suszona wołowina w miodzie i chili zanurzona. A, okej, okay, zobaczcie na różnicę. Which one is which one? Sticky rice, normal. A, okej. Okay. Zobaczcie, to sticky rice jest białutki, a normalny ryż lekko przeźroczysty. Ciekawe, ciekawe. Wiele dziewczyn w Hazanku kupuje się w te charakterystyczne torby i torebki. To właśnie lud Mong je wytwarza. No, po drodze niespodziewanie znaleźliśmy jakąś atrakcję. Też nie mamy pojęcia, co to jest, ale idziemy sprawdzić. No dobra, na wjeździe przeczytałem, z czego słynie ta wioska. Generalnie mieszka tu 3 różne mniejszości etniczne i właśnie między innymi tutaj hodowali opium dla tego króla, o którym opowiadałem wam wcześniej. Lin zamienia się w Monga. No elo, jak życie? W XIX wieku w tej wiosce nie znaleźlibyście ani fasoli, ani rzepaku, ani ryżu. Wszystko było zastąpione gigantycznymi plantacjami opium. Wjeżdżamy teraz do miasta Yenmin. Tak wygląda większość niewielkich górskich miasteczek w Wietnamie. Dzisiaj postanowiliśmy zaszaleć i wydać 40 zł, żeby pospać trochę w luksusach. Oto jaki pokój dostaniecie za 40 zł w Hazang. Hey.